witajcie. Naszą dzisiejszą rowerową przygodę zaczynamy przy dawnym słupie granicznym miasta Wrocławia z początku XX wieku. Oto on. Tu widzimy części herbu Wrocławia. Głowę świętej Doroty, z której miasto było dumne, bo miało taką czaszkę świętą w swoich zasobach. Oraz lwa czeskiego, gdyż Wrocław dosyć długo należał do Czech. Przeszedł do nich po śmierci dynastii, tej części wrocławskiej dynastii Piastów, która tutaj urzędowała. Jesteśmy niedaleko pętli na Sępolnie. Oto jest ona. Nie wiem, czy ją dobrze widać. O właśnie, stoi jakiś niebieski tym razem tramwaj, zgodnie z piosenką. Tu jest ulica Mickiewicza, którą jadąc cały czas prosto, dostaniemy się łatwo do Placu Grunwaldzkiego, skąd każdy z was trafi na tą trasę. Mamy tutaj świeżutką ścieżkę rowerową, niedawno powstałą, być może najnowszą we Wrocławiu. Tu zaś widzimy domy Sępolna, które od strony ulicy Mickiewicza nie wyglądają atrakcyjnie, ale jest to niezwykły zabytek sztuki modernizmu, głównie zabytek urbanistyczny. Powstało ono na planie orła pruskiego prawdopodobnie, a może śląskiego, jak niektórzy twierdzą. Niektórzy nie chcą się przyznać, że to jest orzeł z kolei. No jest to na tyle ciekawe, że UNESCO chciałoby wpisać na listę swoich zabytków większy obszar niż Hale Stulecia wraz z Parkiem Szczytnickim, gdyż oprócz osiedla modernistycznego Sępolno, o którym jest w naszej telewizji program na temat modernizmu, mamy też tutaj Stadion Olimpijski za tymi drzewami, który też jest bardzo pięknym przykładem modernizmu, a jakieś 3 km dokładnie w tą stronę mamy Halę Stulecia. Dobrze, udajmy się zatem w tą stronę. Jesteśmy na mostach Chrobrego, na których skończyliśmy naszą ostatnią rowerową wycieczkę przez Niskie Łąki. Przed nami jest kanał przeciwpowodziowy, który wiedzie ze sobą część wód rzeki Odry. Dalej widać jas Bartoszowicki, którym będziemy niedługo jechać. On jest jakieś 1,5-2 km stąd. Nie wiem, czy dobrze widać ten dystans. Tu mamy pas lądu pomiędzy kanałem przeciwpowodziowym a kanałem żeglugowym Odry. I tym razem na ten kanał żeglugowy też spojrzymy. Tu mamy właśnie mosty Chrobrego. Mosty dlatego właśnie, że są przecięte tym pasem lądu. Mamy więc dwa mosty. A tu dalej Odra toczy się w kierunku Starego Miasta, opływając północną części Wrocławia zwanej Wielką Wyspą. Tu z kolei widzimy zabudowania Stadionu Olimpijskiego, który też jest bardzo ciekawym zabytkiem modernizmu, który być może kiedyś zobaczymy. Przejechaliśmy 600 metrów. Jesteśmy teraz na pasie ziemi pomiędzy kanałem przeciwpowodziowym, którego wody tu widzimy, a kanałem żeglugowym, który jest za tymi tutaj młodymi drzewami. Proszę, tutaj się ciągnie ta ścieżka. Dzisiaj jest dużo ludzi tutaj, bo mamy 3 maja. Ten materiał pewnie pójdzie w inny dzień. Akurat 3 maja też mam czas, chociaż nie jest to najlepszy dzień na wycieczki rowerowe, bo wszyscy wpadają na ten sam pomysł. Ale jakoś damy radę, mamy dosyć ciekawą, niecodzienną trasę, więc chyba będzie dobrze. W ogóle chciałem wam powiedzieć na temat tego cyklu. On będzie szedł na telewizji Racjonalista TV, więc możecie się zapytać, co w tym jest racjonalnego? Co w tym jest wspólnego z ideami oświecenia? No ktoś z was może stwierdzić, że oświecenie to też początek sportu, w dzisiejszym tego słowa rozumieniu, a jeżdżenie na rowerze jest jakąś formą rekreacji fizycznej, ale ja myślę, gdyż nie jestem tutaj wzorem jakiegoś bardzo zadbanego zdrowia, że drugim aspektem tego wszystkiego jest fakt, że warto zdawać sobie z tego sprawę, że prawdziwy racjonalista i osoba po prostu ciekawa świata znajdzie piękne i ciekawe miejsca tuż obok swojego domu, nawet kilkaset metrów obok swojego domu i nie trzeba wcale jechać do Paryża, do Londynu, na Bali czy w inne ciekawe miejsce,
żeby bardzo dobrze się bawić na tym świecie, który jest piękny. I to, że nie cieszymy się z istnienia, wynika tylko z tego, że jesteśmy struci jakimiś dziwnymi ideologiami, a nie tym, co dzieje się teraz, tutaj. Jak mówił Dawkins, jesteśmy niesamowitymi szczęściarzami. Ilość możliwych kombinacji genowych jest niewyobrażalnie wielka, więc każdy, kto przyszedł na świat i cieszy się tym, co widzi, tak jak my teraz, no jest niesamowitym szczęściarzem. Więc chociażby z uwagi na to, że to jest tak rzadkie zjawisko, że istniejemy, że jesteśmy istotami świadomymi, jakby wszechświatem, który sam siebie ogląda własnymi oczami, bo przecież kiedyś nasi przodkowie byli nieożywioną materią i w wyniku ewolucji pierwszych replikatorów no staliśmy się osobami, istotami, które nie tylko widzą, chcą jeść, chcą się rozmnażać, ale mają na przykład takie dziwne kaprysy, żeby robić rowery i żeby robić kamery. Już nie wspomnę o wynalazku koła. Zjechaliśmy kilkaset metrów z naszego głównego szlaku i jesteśmy teraz przy śluzie Bartoszowickiej, która stanowi komplet, jak się domyślacie, z jazdem bartoszowickim, na który zaraz wjedziemy. Widzicie tutaj brzeg tej właśnie mierzei lądowej, tego pasa lądowego, którym przed chwilą żeśmy jechali, i sztachulcową, stalową konstrukcję mostu, który jest ponad śluzą. Śluza jest pod nami. Nie wiem, czy uda wam się to zobaczyć. O, tak. I prawdopodobnie podobne rozwiązanie było zastosowane przy śluzie Opatowickiej. Tyle, że nie przetrwało II wojny światowej. Tutaj dalej mamy bardzo ciekawą drogę, która niestety jest teraz w przebudowie. Była to jedna z najbardziej malowniczych dróg Wrocławia, takich ścieżek pomiędzy starymi drzewami, z których część zginęła. Ale teraz w ramach wzmacniania wałów trwają tam bardzo długotrwałe i uciążliwe prace budowlane. Raz próbowałem się tamtędy przedrzeć z rowerem i miałem tyle błota, że musiałem sobie zmienić część układu jezdnego, bo nie dawało się tego wyczyścić, a kawałek przejechany z taką ilością błota już trochę uszkodził jakby mój sprzęt. Na szczęście dzisiaj to nie jest takie strasznie drogie, takie naprawy. I tutaj jakbyśmy patrzyli dalej prosto, zobaczylibyśmy właśnie Smoczy Las, czyli Las Strachowicki, gdzie żył legendarny wrocławski smok, którego jedną z największych zalet są przepiękne nadrzeczne polany z różnymi gajami. Tutaj jesteśmy znów na jazie bartoszowickim, na tym moście, który wygląda jak malutki most kolejowy, który bardzo lubię. Tu widzimy budkę obsługi śluzy, na której przed chwilą byliśmy. Tutaj dalej widzimy, jak Odra wbiega w stronę Wrocławia, a nie tyle Odra, co kanał przeciwpowodziowy. Tu są mosty Chrobrego, od których żeśmy praktycznie zaczęli tą wyprawę. A tu mamy samą końcówkę Wielkiej Wyspy, lubionego przez wrocławian obszaru oblanego wodami Odry. Tu zaś mamy z kolei piękny las na Wyspie Opatowickiej, przez którą będziemy musieli przejechać. A tu dalej te drzewa, to jest początek lasu Strachocińskiego, gdzie żył smok wrocławski. To miejsce, im bardziej się robi lato, jest coraz piękniejsze, gdyż rzeka po części zarasta szuwarami, ale wydaje mi się, że już teraz jest tu całkiem malowniczo. Jesteśmy teraz na jazie bartoszowickim, znaczy na bazie, na jazie opatowickim. Strasznie złożone te nazwy. Wiecie, pomyliło mi się, ale ta moja pomyłka jest związana ze znajomością historii, musicie mi wierzyć, gdyż kiedyś te cieki wodne, które tu biegną,
nie istniały. I ta część Wrocławia, która teraz stanowi Wielką Wyspę, była połączona z tą częścią Wrocławia, która stanowi Wyspę Opatowicką, a Wyspa Opatowicka wcale nie była wyspą, bo dalej też był Wrocław, dalej też był ląd. Rzeka prawdopodobnie szła też trochę dalej z tej strony i z tej strony, tworząc jakby większe rozwidlenia. Natomiast wyobraźcie sobie, że ten odcinek rzeki, ten odcinek Odry, to jest jej główny nurt w tym punkcie miasta, chociaż jest odprowadzana aż trzema kanałami bocznymi. Wyobraźcie sobie, że ten odcinek Odry został przekopany już w XVI wieku. Już wtedy regulowano Odrę. Była to paląca potrzeba, gdyż ziemie były żyzne. Śląsk miał ogromne znaczenie, a Wrocław był jego stolicą. Odbywał się tu handel. Była to jedna z najważniejszych przepraw w tej części Europy. Ale był jeden feler. W kółko woda z rzeki zalewała miasto, a raczej woda z pięciu rzek, czy też z siedmiu głównych rzek Wrocławia. Zależy jak liczyć, bo są takie dwie rzeki, co do których nie wszyscy są pewni, czy warto je liczyć, czy nie warto ich liczyć, ale na pewno mamy pięć rzek, a my, jak się zapewne domyślacie, zaraz wejdziemy w bliższy kontakt z rzeką Oławą, poza rzeką Odrą. Ale na razie nacieszmy się pięknem głównej rzeki Dolnego Śląska i drugiej wicerzeki naszego kraju, czyli Odry. Tutaj widzicie fragment starego mostu, który tu kiedyś istniał. A tutaj właśnie widzicie lasy ciągnące się na drugim brzegu Odry. Jesteśmy w lesie na Wyspie Opatowickiej. Nie jest to jakiś wielki, gigantyczny las, ale jest całkiem dziki i nie brakuje w nim starych drzew. Te stare drzewa są zagadką, gdyż chociaż historia Wrocławia jest znana być może lepiej niż wielu innych polskich miast, ale no wszystko mówi, że ta wyspa została sztucznie utworzona w 1923 roku, kiedy utworzono kanały regulujące Odrę. Natomiast niektórzy sądzą, że stało się to trochę wcześniej, że jakby ta część została uregulowana już na początku XX wieku. Ale nawet jeśli mamy tu do czynienia ze znacznie starszymi drzewami niż stuletnie, pozostaje więc zagadką, czy dawniej tu też istniał las, który na przykład rozcięto dla potrzeb właśnie utworzenia tej wyspy. Rozcięto go raczej z drugiej strony. Polana Opatowicka, którą niebawem zobaczymy, zapewne kiedyś była po prostu polem, ale też tego nie wiemy. Tu mamy z kolei park linowy, który utworzono stosunkowo niedawno, jakieś 10 lat temu, w tym kawałku lasu na Wyspie Opatowickiej. Znaleźliśmy się na polanie na Wyspie Opatowickiej, która jest bardzo lubiana przeze mnie i przez wrocławian mieszkających na Wielkiej Wyspie, dlatego tu jeszcze wciąż mamy dużo ludzi, ale głównym winowajcą tej nadpopulacji dzisiaj ludzi na naszych ścieżkach jest 3 maj, długi weekend, co jest dodatkowo bardziej jeszcze zabawne, gdyż niektórzy z tych ludzi prawdopodobnie jeżdżą na rowerze tylko i wyłącznie właśnie w okresie 3 maja. No więc tutaj mamy budynek mieszkańców obsługi śluzy. Nie wiem, czy go widzicie. O, jest tutaj taki ładny dach. Polana jest całkiem duża i moim zdaniem jest to piękne miejsce, bardzo uspokajające. Natomiast wrocławianie z tej części miasta, nawet jak nie ma 3 maja, czasem robią sobie tutaj ogniska, ale zazwyczaj to nie przeszkadza. Zazwyczaj siedzą tuż przy ścianie lasu i nawet kiedy tu są, można czuć się tu w miarę samotnie, jeśli ktoś lubi właśnie taką romantyczną samotność. A często nikogo tu nie ma, zwłaszcza kiedy nie ma tak ładnej pogody jak dzisiaj po wielu dniach zimna, deszczu i niepogody. Jesteśmy przy śluzie opatowickiej, co jest logiczne, bo wcześniej był jaz opatowicki. I tu właśnie kończy się Wyspa Opatowicka. Tu jest jakby taki wał, dlatego dalej mamy obniżenie. Natomiast tu macie śluzę w akcji. Nie obiecywałem wam pokazywania śluzy w akcji, ale sama się, że tak powiem, na to zdecydowała przypadkiem.
Dlatego być może zobaczycie, chociaż ostatnio policja się przyczepiała do mnie, że mam kamerę w łapach, nie tutaj oczywiście, więc muszę być ostrożny, bo to jest akurat ponton czy motorówka policyjna. Tutaj mamy drogę, którą zaraz pojedziemy. Ona też jedzie wałem przy rzece Odrze. Natomiast tamtą stronę mamy właśnie niskie łąki, o których mówiliśmy podczas poprzedniego spaceru na rowerze. Dzisiejsza trasa będzie troszkę dłuższa. No, prawie dwa razy dłuższa. Ale to nadal jest taka trasa, którą można przejechać, na przykład jadąc właśnie ze wschodniej części Wrocławia do centrum. Nie jest to trasa na cały dzień. Dobrze, zobaczmy. Chyba śluza już się otwiera. O tak, tak, otwiera się. Tu widzimy silniki śluzy. Takie nieco futurystycznie wyglądające żelazne czapki. No i chyba się nie doczekamy. No pomyślcie sobie z drugiej strony, jak mało jest telewizji spokoju, prawda? Takich chwil, że ktoś się po prostu patrzy na śluzę. Jak kot Garfield, który patrzył w komiksach na to, jak rośnie trawnik, tak i my możemy tutaj patrzeć, jak uruchamia się śluza. Na razie sytuacja jest trudna, bo nawet nie wiem, z której strony ona będzie się uruchamiać, ale myślę, że jednak od strony tamtej. No, zostawiłem rower na samym środku. Takie wyzwania. Lepiej, żeby wpadali na rower beze mnie, niż rower ze mną. Niedzielni rowerowicza. No coś tam się dzieje. Tak. Słychać jakiś zgrzyt urządzeń. Czekaliśmy się, a ja się zastanawiam, czy wyciąć fragment czekania, czy też zostawić wam, żeby ten program był naprawdę ambitny. Tak chyba z 5 minut wytnę, ale jeszcze nie wiem. Pamiętajcie, że o tym myślałem. Dobrze, śluza się otwiera. A my ruszamy. Przejechaliśmy 4,5 km i teraz patrzymy na końcówkę krótkiego kanału opatowickiego, który biegnie pomiędzy głównym nurtem Odry a Opatowicami, tworząc w ten sposób wyspę opatowicką. Tu widzimy malutki cypelek tej wyspy, na którym często siedzą jacyś samotni wędkarze. Dzisiaj jest jakby tych ludzi więcej, bo jest 3 maja. A tu dalej widzimy już początki Lachu Strachocińskiego, czyli dawnego smoczego lasu, gdzie żył smok. Przyznacie, że są to bardzo piękne, malownicze miejsca. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy jakieś 7 km od ratusza wrocławskiego, a taka bliskość przyrody i wiejskiej zabudowy, to jest jeszcze część Wrocławia, Opatowice, jest związana właśnie z tymi podmokłymi terenami tutaj, z tym, że jesteśmy pomiędzy Ławą a Odrą, płynącymi równolegle od Oławy, czyli przez 30 km. Ale też jest tu więcej rzek i bagien, co nie sprzyja jakby budowaniu wielkich osiedli akurat w tej części Wrocławia, stąd ten dziki charakter okolic. No i tu widzimy różne stare zabudowania Opatowic, tu mamy resztki pałacu, który był całkiem stary,
sięgający co najmniej XVI wieku, a może później, wcześniej w czasie. Oczywiście wielokrotnie przebudowywany, teraz odnowiony prawie z ruin i zrobiono w nim pewnie coś w stylu domu kultury. Jesteśmy przy końcówce Opatowic. Tu widzimy koniec tej dawnej wsi, która obecnie jest peryferyjną częścią Wrocławia. Tu na potwierdzenie moich słów widzicie znaczek końca i początku Wrocławia, proszę. A dalej widzimy pola, w których wiele należy do MPWiK, czyli do tego przedsiębiorstwa, które zaopatruje Wrocław w wodę. I tu widzimy gmachy nowej przypompowni. Niezbyt romantyczne, jedyne takie nie do końca ciekawe budynki w okolicy, no ale cóż, bardzo pożyteczne dla mieszkańców naszego miasta. I odciążające obecnie już zabytkowe budynki starej przepompowni, różne instalacje wodne. Chociaż oczywiście to nadal jakby bazuje na tych stawach licznych, które jakby północną częścią Oławy, północnym nurtem Oławy są poprowadzone. Tu z kolei widzimy już drugą stronę naszego widoku. Od strony Opatowic patrzymy na gaje i polany nad rzeką Odrą. I dalej już na pewno mamy Smoczy Las, czyli Las Strachociński, gdzie dawniej żył legendarny, straszny potwór gnębiący mieszkańców miasta, ziejący ogniem, zupełnie jak jego wawelski kuzyn. Jesteśmy w miejscowości Tresno. Jej nazwa bardzo mi się podoba, gdyż ma w sobie coś bardzo starosłowiańskiego, kojarzącego się z pierwszymi piastami. Oczywiście na nazwy trzeba uważać, bo większość z nich jest rekonstruowana albo odtwarzana po prostu na bazie ostatnich zapisów nazw słowiańskich, które czasem pochodzą z XIII wieku, czasem nawet i z XVII. No ale jak pochodzą z XIII wieku, to jakby pewna archaiczność tych nazw nie powinna nas zdziwić. Na tej samej zasadzie odtwarzano cały język, którym mówią nasi południowi sąsiedzi, przynajmniej tutaj nasi wrocławscy, Czesi. No i jesteśmy właśnie w miejscowości Tresno, która ma średniowieczną genezę. Nadal jest to mała wioska tuż przy granicach Wrocławia. Kiedyś należała do opactwa na Ubinie, na północ od najstarszej części Wrocławia, Ostrowia Tumskiego. Nie będę wam teraz opowiadał o Ubinie, może kiedyś indziej, ale jest to bardzo ciekawa historia. No i Tresno składa się jakby z dwóch części. Tej części przy kościele i drugiej części przy dawnym folwarku. Jeśli ktoś chce zwiedzać właśnie te południowe części okolic Wrocławia, to Tresno jest jakby dosyć obowiązkowym punktem, gdyż z uwagi na dużą ilość rzek ciężko inaczej pojechać, jak nie przez Tresno. Przejechaliśmy 7 km i 300 metrów i jesteśmy nad Tresnem. Ludzi nadal jest dużo więcej niż zwykle, chociaż oczywiście zazwyczaj te miejsca są zupełnie bezludne. Tu mamy właśnie Tresno, które wygląda stąd naprawdę jak bardzo malutka wieś, która otoczona też jest po części wołami, gdyż leży tuż nad Odrą. Tutaj z kolei mamy pola przy Treśnie i położone w pobliżu lasy, przez które snuje się już tam niedaleko rzeczka Oława. Natomiast mam do was pytanie, bo sam nie wiem, co z tym zrobić. Otóż tu na tych polach są takie betonowe konstrukcje, widzicie? Tak jakby małe, nie wiem jak to nazwać, beczki. One są oczywiście większe. Myślę, że są w wysokości 2 metrów, no tam 1,5 metra. I nie wiem, co to mogło być. Ja stawiam, że albo to były bunkry, albo jakieś instalacje pomagające w zbiorach zboża. Ale raczej bym stawiał na bunkry, gdyż w lesie rakowieckim, który jest w tamtą stronę jakieś 7 km, też są różne instalacje obronne, więc mogły to by być bunkry. Swoją drogą smutna ta część historii Wrocławia, kiedy władali nim naziści, gdyż po pierwsze miasto zostało poważnie zniszczone również przez nich, chociaż nieprawda, że tak jak Warszawa, dużo jeszcze starego Wrocławia przetrwało, nie trzeba było dużo rekonstruować, żeby nadal to było ciekawie.
A poza tym, no niektórzy z tych ludzi nie byli źli prawdopodobnie. Niektórych nie stać było na to, żeby uciec. A no nikt o nich nie wspomina jako o jakichś bohaterach. No i wyobraźmy sobie, i słusznie w sumie, bo przecież za tym stały obozy koncentracyjne. Ale wyobraźmy sobie, jak Festung Breslau bronił być może w tym bunkrze, jeśli to jest bunkier, jakiś 14-latek czy 15-latek, który z braku dorosłych, należąc do Hitlerjugend, miał zastąpić tych dorosłych w ostatniej obronie w Festung Breslau. Kto wie, może siedział tu taki smarkacz, że tak brzydko powiem, i po prostu zginął. Może go usmażono, może bomba go zabiła. Pewnie stało się coś takiego bardziej finezyjnego, gdyż jeśli to są bunkry, to po tej stronie pola mamy jeden taki, z którego zostały już tylko takie betonowe zęby. O, zobaczcie tam, w tamtą stronę. Jest niecały. Więc być może to rzeczywiście były bunkry, bo kto by celowo niszczył takie instalacje na zboże czy na coś innego. Teraz idziemy w stronę Mokrego Dworu, który leży tuż nad Oławą i jest to dosyć malowniczo postawiona, też założona miejscowość. Przejechaliśmy 7 km i 900 metrów. Na drodze między Tresnem a Mokrym Dworem mamy właśnie takie dzikie leśne odstępy z jakimiś starymi polanami i wijącą się przez nie taką bardzo wąską, aczkolwiek niedawno przez unijne pieniądze zadbaną drogę. Bardzo lubię te miejsca, też wam je polecam. Są dobre na każdą porę roku i każdą porę dnia. Przyjechaliśmy 8 km i 300 metrów i właśnie przeprawiamy się przez rzekę Oławę, która jest naprawdę bardzo tajemnicza, gdyż rozlewa się czasem, to akurat nie tak bardzo, no ale nie jest to taki wąski potok, prawda? Widzicie, trochę tej wody tu jest. No i ta Oława, płynąc licznymi meandrami, zasilając Wrocław wodę, stąd to całe zamieszanie tutaj i też między innymi dzikość tych terenów, przechadza się czasem przez miasto, widoczna właśnie z takich mostków, które wcale nie są zbyt duże i szerokie, prawda? Czyli można myśleć, że to jest dosyć głębokie dno. Czyli tam, gdzie jest most, ludzie wykorzystali zawężenia tej rzeki. A tam już widać Mokry Dwór postawiony tuż nad samą wodą. Dziwna miejscowość, pełna zabudowy pochodzącej z początku XX wieku w jednym konkretnym stylu. Można przypuszczać, że było to osiedle ludzi, którzy te wodonośne tereny obsługiwali. Zaraz je zobaczymy. No i tu mamy właśnie główną drogę Mokrego Dworu i cały złożono właśnie z tego typu budowli. Powstaje najprawdopodobniej na początku XX wieku, na lat 20. Natomiast tu mamy usytuowaną powyżej miejscowości Oławę, która tutaj się rozlewa w takie całkiem spore jezioro, czy też staw, że jezioro bez przesady, śniarpy to nie są, ale nie jest tutaj dużo węższa od Odry, ale na pewno jest sporo płytsza. No i te dwie rzeki właśnie rządzą tym terenem, czyniąc go naprawdę czymś ciekawym. Mokry Dwór jest ciekawie usytuowaną miejscowością, gdyż trochę na północ już znów zaczyna się Wrocław, natomiast w tą stronę jest Tresno i za nim też w stronę zachodnią Wrocław. Czyli można powiedzieć, że Wrocław otacza tą miejscowość z dwóch stron, biorąc ją w takie dosyć szeroko rozchylone, ale jednak kleszcze. Przejechaliśmy 9 km i 700 metrów. Minęliśmy zabudowania nowej oczyszczalni. Tutaj widzimy już sam kres miejscowości Mokry Dwór. A tu przed nami bardzo dziwna struktura. Gdy znalazłem się na niej pierwszy raz, myślałem, że zabłądziłem w kosmosie. To jest most nad niczym, znikąd i donikąd, że tak powiem. No i zobaczcie, jak to wygląda. Jak pierwszy raz zabłądziłem w te strony,
bo zawsze odkrywa się nowe szlaki błądząc, pomyślałem sobie, że coś jest ze mną nie tak i nie mogłem wpaść na to, kto w ogóle wymyślił coś takiego. Zwłaszcza, że ma się wrażenie, że się, nie wiem, jedzie po jakiejś oczyszczalni ropy naftowej, czy po czymś naprawdę dużym, może po jakimś projekcie mającym badać kosmitów. Ale zaraz dowiecie się, czemu służy tak zwany kilometrowy most, który nie prowadzi donikąd i jak widzicie ma nawet bramę, którą można go zamknąć. Chociaż ostatnio jest cały czas otwarta. No i jesteśmy na kilometrowym moście. Na razie poopowiadam o innych rzeczach, żeby dać wam czas na zgadnięcie tego, czemu ten most miałby służyć. Tu widzicie zamkniętą dla wszystkich drogę, która właśnie należy do przedsiębiorstwa oczyszczania wód dla Wrocławia. Tu macie setki takich małych, podłużnych stawów, które służą do oczyszczania wody. Niektóre z nich są stare i zarośnięte. I one stanowią jakby taki boczny bieg rzeki Oławy, której resztkę widzimy o, gdzieś tutaj, nie wiem, ja, o właśnie, widzicie tutaj jakiś taki meander rozlazły, taki jakby staw. A tutaj macie przepiękne instalacje nad tą zamkniętą dla osób ciekawych świata drogą, prawda, które służą właśnie kontroli tych wód. Być może właśnie mają strzec, już dawniej miały strzec przed niepowołanymi trucicielami wody, jakimiś anarchistami, którzy wtedy szaleli. Macie droga wewnętrzna pod zarządem MPWiK, stop, światła, tu jakieś automatyczne karabiny maszynowe ukryte w gałęziach drzew. Ogólnie nie jest wesoło. Można pojechać też dołem, jak widzicie. Ja często jeżdżę dołem, chociaż uwielbiam ten most, ale czasem panowie żule tutaj urzędują i stwierdzili, że bardziej ekologicznie niż wynosić jest rozbijanie butelek jakby na powierzchni tego mostu. No i straciłem tutaj dwa razy dętkę, więc jako, że zwykle jeżdżę gdzieś dalej, nie chce mi się po prostu przez to piękne miejsce jechać, ale wam je polecam. Tylko po prostu jedźcie ostrożnie i raczej w dzień, żeby nie wpaść na jakieś szkło zostawione w prezencie przez ekologicznych żuli. Dobrze, pora rozwiązać waszą zagadkę. Otóż ten most służy temu, że jak się domyślacie, jak jest powódź, to wszędzie tutaj jest morze. I żeby miejscowość Mokry Dwór, którą łączy z Wrocławiem tylko ta droga i tylko tamta droga z Tresnem, jakaś tam prawie polna droga z czymś bardzo zapadłym i zapomnianym przez bogów, nazwanym Blizanowice. No więc jeśli tutaj się robi morze podczas powodzi, czy też takie wielkie zalewowe jezioro, no to właśnie ten most ma służyć, żeby przy wysokim stanie wód można było przejechać nim do Mokrego Dworu i jakoś ratować to osiedle, przynajmniej dostarczać mu żywność. Przejechaliśmy 10 km i 600 metrów i jak widzicie już jesteśmy na końcu kilometrowego mostu. Chyba on ma rzeczywiście prawie, że dokładnie kilometr plus minus 100 metrów. Oczywiście na całej tej długości kilometra praktycznie po dwóch stronach mamy dziką naturę, łąki, jakieś gaje. To jest jedyna droga, która oczywiście prowadzi samochody do tego Mokrego Dworu, jak nie ma powodzi. Nie jest to zbyt wielka autostrada. No a tu mamy zabytkową, piękną, z elementami secesji, przepompownię Świątniki, na Świątnikach, od której w tą stronę, czyli w stronę Odry, zaczyna się zamknięta droga, gdzie jest kładka, czy też most Barani Skok, którego w ogóle nie można zobaczyć. Próbowałem go zobaczyć z Parku Wschodniego, ale nie jestem pewien, czy to był on. To jest droga całkowicie zamknięta, z zamkniętym mostem, z uwagi właśnie na te życiodajne, wodonośne tereny, które tutaj oglądamy i które uchowały dla nas, dla naszych rowerowych przygód, naprawdę kawał piękna natury. Jest to cudowne miejsce, wyglądające dobrze o każdej porze roku, że znów się powtórzę. Znaleźliśmy się w dzielnicy Świątniki, o której istnieniu bardzo długo nie wiedziałem, gdyż ta część Wrocławia jest zdominowana z jednej strony właśnie przez te tereny wodonośne, na których praktycznie nic nie ma, a z drugiej strony z tej przez ulicę Krakowską i później Opolską, tu już jest Opolska,
przy której dawniej były zakłady przemysłowe, jedne z pierwszych takich, powiedzmy, w pełni przemysłowych, nie manufaktur, we Wrocławiu, kiedy była rewolucja przemysłowa. Dlatego znalezienie tu takiej dzielnicy, która powstała z dawnej wsi, pełnej takich starych willi, kamieniczek, często niestety zaniedbanych, było dla mnie sporym zaskoczeniem jakiś czas temu. Przyznam ze wstydem, że nie tak dawno temu znowuż. No i tu mamy jedną z głównych ulic właśnie Świątnik, która będzie nas prowadzić dalej w stronę właśnie ulicy Opolskiej i Krakowskiej. Tu mamy bardzo ciekawy, modernistyczny kościół w Świątnikach, który znów stanowi zagadkę, gdyż jednak ta miejscowość, czy też ta część Wrocławia, która kiedyś była samodzielną miejscowością, nigdy nie rozrosła się w jakiś szczególny sposób. Tymczasem nowoczesny kształt tego kościoła, jednocześnie nawiązujący do tradycji, taki po części neoromański, ale już w bardzo modernistycznym ujęciu, czyli takim no, zdecydowanie niedosłownym. No więc budowanie to tak ciekawego kościoła musi zastanawiać. Dlaczego to miejsce było aż tak ważne, żeby jakiś architekt tak się postarał? A może mieszkał tu jakiś bogaty fabrykant, któremu zależało właśnie, żeby bracia chrześcijanie mieli takie fajne miejsce do modlitw? No nie wiem, nie znam się na chrześcijaństwie. Wydaje mi się, że istnieją inne sposoby, żeby pomóc ludziom niż budowanie kościołów. Ale z drugiej strony, no dobrze, że powstaje jakaś architektura, chociaż być może we współczesnych czasach lepiej budować ciekawe lotniska, dworce i nawet galerie handlowe. Ale nie bądźmy dogmatyczni. Pewnie was zaskoczę mówiąc, że mamy kolejny most po drodze, tym razem nad rzeką Zielonką. Oczywiście zadanie liczenia mostów jest nadal aktualne, więc zdradzę wam w sekrecie, że już raz przekraczaliśmy most, ja wam tego nie pokazałem. Był to most przy końcu milowego mostu, więc można powiedzieć, że ten kilometrowy, tudzież milowy most jest właśnie nad tą rzeczką Zielonką, bo tym mostem żeśmy też przyjechali jakby przez tą rzeczkę. A dlaczego znów jesteśmy przy niej? Bo po prostu chcę wam pokazać starą przepompownię, tylko nie wiem, czy będziemy mogli do niej wjechać tak, żeby pokazać wam jakieś dobre ujęcie tej starej przepompowni, bo dalej jest zakazana ścieżka z zakazanym mostem, który bym chciał kiedyś zobaczyć. Może wam się to uda. W każdym razie pokazuję wam, jak być blisko tych miejsc. Okej, tu macie starą przepompownię. Z większego zbliżenia, gdzie jest strażnik, nie da się chyba więcej jej zobaczyć, więc pokazuję wam ją z pewnego oddalenia. Jest bardzo piękna, po części secesyjna struktura. A tu macie drogę, którą nie wolno się przemieszczać. Jeszcze chwilę można. Zresztą rowerzyści zostaną zawróceni przez jakiegoś strażnika. Chyba, że ktoś go udusił, albo otruł. Albo poszedł sobie na 3 maja. I oni na to liczą. Ale my mamy jeszcze dużo rzeczy do zobaczenia. Więc wracamy z powrotem na naszą trasę, bo żeby znaleźć się tutaj, musieliśmy zrobić skok w bok. Jakieś 300 metrów. A na liczniku mamy 12 km i 100 metrów, proszę. No i znaleźliśmy się na ulicy Opolskiej, która słynie z tego, że dawniej rozwijał się tutaj wrocławski przemysł. Przy tej drodze są też nowsze jakieś zakłady przemysłowe, niektóre jeszcze z czasów komunistycznych. Są też współczesne, ale to raczej hurtownie, chociaż może coś by się tam znalazło. Tu jedzie tramwaj na Książę Małe, takie osiedle, które jeszcze 2 km w tamtą stronę się pojawia. Natomiast teraz udajemy się na wprost do Parku Wschodniego, który jest bardzo dziwnym parkiem, gdyż wyrasta jakby z niebytu. Nie ma tutaj wokół niego tylu ludzi, żeby uzasadnić tak duży park, ale może dzięki temu jest aż tak ładny. Widzicie, nadal 3 maja, dużo ludzi korzysta z długiego weekendu. Jeśli chodzi o Świątniki, z których właśnie wyjechaliśmy, to było tam mnóstwo ciekawych kamienic, ale ich eksplorowanie, odkrywanie zostawiam wam, gdyż nie chciałem wam zrobić tylko i wyłącznie opowieści o Świątnikach. Na pewno jest tam co do oglądania, natomiast tu macie piękną płaskorzeźbę z przedwojennej, że tak powiem, struktury industrialnej.
My jesteśmy przy wjeździe do Parku Wschodniego, zazwyczaj nikogo tu nie ma, ale mamy 3 maja, więc ludzi jest więcej. No i ten wjazd jest skrajnie niepozorny. Tu mamy ulicę Krakowską i tu od ulicy Krakowskiej, jakby się wjeżdżało na parking, musimy pojechać jeszcze 150 metrów i dopiero wtedy znajdziemy się w Parku Wschodnim. Doskonale widzimy to na mapie. Można więc stwierdzić, że ten park jest dobrze ukryty przed niechcianymi gośćmi. Natomiast on sam położony jest na dwóch wyspach. Te wyspy tworzy oczywiście nasza ulubiona rzeka Oława. Ponoć woda, która łączy odnogi Oławy, czyli tutaj to, nazywa się Strugą. Czyli nie jest to Oława, nie wiedzieć czemu, tylko Struga. Tak? Natomiast wszędzie indziej mamy odnogi Oławy, która płynie z tego kierunku, a później tam, tak? Czyli tutaj tworzy jakby takie meandry. No i Park Wschodni jest fantastyczny. Jak widzicie, nie ma w ogóle przejścia z niego dalej w stronę Niskich Łąk i w stronę Odry, gdzie byliśmy na poprzedniej wyprawie. Natomiast w pobliże prowadzi właśnie ta zakazana droga z zakazanym mostem przy starej przepompowni, którą widzieliśmy niedawno. No, jako słowo się rzekło, Park Wschodni leży na wyspach, zatem tu mamy widok z mostu wjazdowego do Parku Wschodniego. Prawda? Tu mamy w drugą stronę, tu jeszcze taki trochę skapciały, bo szuwary jeszcze nie załapały się na okres wegetacji. No i tutaj środek parku. Przyznacie, że piękny ten Wrocław, prawda? Jeśli jeszcze tego sobie nie pomyśleliście, to pomyślcie i zazdroście wrocławianom. Ale zapraszamy was tutaj, chociaż 3 maja jest to wyzwanie dla wprawnego rowerzysty, bo niewprawni rządzą się innymi zasadami. Tu widzicie wnętrze pierwszej z dwóch wysp Parku Wschodniego. Ograniczam tutaj ilość robionych ujęć, bo w takim wypadku byśmy mieli kilka programów, serię programów po prostu o Parku Wschodnim. Jest to naprawdę piękne miejsce, które wam gorąco polecam. Więc na razie pokażę wam tylko kilka ujęć, kilka miejsc, żeby narobić wam smaku. No a tu mamy jeden właśnie z tych odnóg Oławy, jedną z tych odnóg Oławy, które tworzą z tego parku dwie wyspy, ale oczywiście to nie są jedyne jakby strumienie w tym parku. Tu macie bezimienny strumień i bezimienne różne instalacje wodne przy nim. Także no, bagienny charakter miasta i miano Wenecji Północy, przynajmniej w takim symbolicznym stopniu, bo tych mostów jest naprawdę dużo, Wrocław stara się zachować. Jechaliśmy 15 km i 300 metrów, prawdopodobnie straciłem co najmniej 0,5 km w parku, starając się trafić na ten kolejny mostek, prowadzący, mam nadzieję, na wyspę wewnętrzną. Jeśli tak, no to tutaj mamy do czynienia właśnie z tą Oławą, która nie jest Oławą, czyli ze Strugą. No, wygląda całkiem nieźle. Prawda? Tutaj mamy park na tej większej wyspie. On jest naprawdę duży. No nie jest tylko to, co widać oczywiście. Ciągnie. Widzicie sami. No i tu macie tą drugą część, mniejszą wyspę, gdzie jakby te obok niej położone cieki wodne są bardziej widoczne. Łatwiej na nie trafić. Natomiast w tej większej części mamy mnóstwo jeszcze bezimiennych strumieni, które no, czasem są prawie wyschnięte, bądźmy sprawiedliwi, ale jakby liczyć tam mosty, to jest już naprawdę ciężko. Jesteśmy w południowej części mniejszej wyspy Parku Wschodniego. Widzicie? To jest jakby takie trochę większe rozwidlenie drogi. A czemu ono jest? Otóż temu ono jest, że tutaj widzimy wspaniałe widoki w stronę Niskich Łąk. Tereny zupełnie niedostępne dla zwykłego zjadacza chleba. Nie da się tędy przejść. No może przypłynąć się da, ale nie mamy łódki, a mój rower nie jest rowerem wodnym. No i lubię tutaj przychodzić, o ile zdołam, bo trochę żeśmy już przejechali kilometrów od stron bardziej zamieszkałych, chyba że ktoś tu mieszka. No i tu widzimy właśnie różne struktury nadwodne, ale przede wszystkim piękny, dziki krajobraz Oławy. Tu mamy jakąś właśnie przyprawę, być może to jest ten most, na który nie wolno wchodzić, ale nie wiem. Nie wiem, może jeszcze jakiś, którego nawet nie ma na mapie. Tak, i tu widzimy ciągnącą się na wszystkie strony Oławę, która czyni z tego parku dwie wyspy. Właśnie zaczyna padać.
Także macie nastrojowe ujęcia, ale z uwagi na sprzęt, zaraz go schowamy do torby. Tym niemniej chciałbym jeszcze tutaj wam pokazać. Nawet ten słup wysokiego napięcia, jedyny element w tym pejzażu stworzony w pełni ręką człowieka, wygląda bardzo malowniczo, musicie przyznać. No właśnie zmoczył mnie deszcz, który przeczekałem tutaj, na końcu obwodnicy śródmiejskiej. Wciąż jesteśmy na ulicy Opolskiej, która przychodzi tutaj w Krakowską. A tu mamy zjazd w uliczkę Wilczą, która prowadzi do osiedla Wilczy Kąt, gdzie chciałem wam pokazać kładkę siedlecką, jedyną w swoim rodzaju. Dalej wyjeżdżamy znów drogą rowerową. No i jesteśmy na kładce siedleckiej, która jest naprawdę niezwykłym miejscem zupełnie. Wyłożona jest drewnianą powierzchnią, łączy osiedle Wilczy Kąt, w którym zachowały się resztki torów dostarczających paliwa dla starej przepompowni, innych przepompowni. No i oczywiście ta kładka jest nad Oławą. Tam, troszkę dalej prawdopodobnie, jest Park Wschodni, którego stąd chyba jeszcze nie widać, ale widzielibyśmy go, gdyby nie było tu tych drzew, ale szczęście, że są. Lubię drzewa. Natomiast macie kolejną przyprawę po rurze. Przypuszczam, że naprawdę można tędy przejść, ale ja jeszcze nigdy nie próbowałem, a w taką pogodę jest to bardziej ekstremalne, bo błoto i kocie łby, które doprowadziły mnie w to miejsce przez osiedle Wilczy Kąt, były naprawdę, nie muszę wam mówić, ekstremalne. Jak lód. Tutaj jest ścieżka, która prowadzi do następnego mostu, do którego prawdopodobnie dzisiaj nie dotrzemy, gdyż pewnie też jest śliskie jak lodowisko. A nie chcielibyśmy wpaść z kamerą do tej wody. Natomiast tu jest Las Rakowiecki na osiedlu Rakowiec, które jest przy Niskich Łąkach, na początku Niskich Łąk. I to osiedle było znane już dawniej wrocławianom, jeszcze w czasach XVII-XVI wieku. Chodzili tam często na spacery. Natomiast nazwa oczywiście pochodzi od smacznych raków, które to raki rzeki płynące tutaj dość obficie, jak widzicie, zapewniały. Jest to wspaniałe miejsce, jeszcze piękniejsze późnym latem, gdy na Oławie, która tu płynie bardzo leniwie, prawie niezauważalnie, unosi się zielona rzęsa. Tu jest jej bardzo dużo. No tą właśnie drogą wyjechaliśmy teraz od kładki siedleckiej, które jechało się na lewo, taką błotnistą drogą, która w tym momencie była śliska jak lód. Naprawdę, nie żartuję. Nie ma tu krzyny przesady. Tu natomiast widzimy końcówkę Wilczego Kąta, który składa się z takich zrujnowanych dużych domów i willi. Tu mamy nowy budynek, prawdopodobnie fabrykę proszku E, widzicie? Jeśli używacie tego produktu, zobaczcie, w jakim romantycznym miejscu, przynajmniej romantycznym na swój sposób, on powstaje. Tu mamy natomiast linię kolejową, która dawniej biegła nie tylko do tego zakładu, ale również do portu rzecznego, który jest na samym końcu Niskich Łąk. I tutaj jechała ta linia kolejowa do starej przepompowni, niosąc jakby no, konieczne do życia pomp paliwo, czyli węgiel. Naszą wyprawę również kończymy nad Oławą, ale przesunęliśmy się kawałek ścieżką rowerową na ulicy Krakowskiej, która tu biegnie od kładki siedleckiej. Tak pięknej, malowniczej i urokliwej. Tu mamy most rakowiecki. Tak przypuszczam, jeszcze sprawdzę w domu. Jeszcze jak nie zgadłem, to poprawię. Można się pogubić wśród tych wszystkich mostów. Jest to most. Można nim jechać samochodem. Nie ma, jak widzicie, drewnianej nawierzchni. Natomiast powiem wam teraz, jak stąd dojechać do domu. W tą stronę jest centrum, a w tą stronę jest nasza trasa. W tą stronę idziemy od Wrocławia na wschód. To jest ulica na Niskich Łąkach, którą jadąc na skos znajdziemy się na Niskich Łąkach, czyli w części trasy, trochę przed samotnym domem,
którą wam już pokazywałem. Ja osobiście wrócę tą trasą w okolice pętli na Sępolnie. Natomiast wy, jeśli jesteście chętni, żeby dostać się na plac Grunwaldzki, po prostu pojedźcie prosto, tak? Jak tam jeżdżą samochody, widzicie? Tam później jest ulica Romualda Traugutta, na której jest wiele zabytków, na tyle znanych, że nie będę wam dzisiaj o nich opowiadał. Niektóre z nich pochodzą jeszcze ze średniowiecza. Mamy też pałac z XVIII wieku, który został zamieniony na muzeum etnograficzne. Wiele, wiele pięknych budowli. Natomiast jak pojedziecie bardziej na skos, na lewo, dojedziecie bliżej dworca, jeśli będzie wam się spieszyło do domu, jeśli mieszkacie poza Wrocławiem. Mapka wam jeszcze pokaże, jak stąd wyjechać. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wasza miłość do Wrocławia wzrosła. Zauważyliście, że celowo wam nie pokazuję znanych miejsc, tych ikonograficznych, czy też ikonicznych dla Wrocławia, bo Wrocław broni się i bez nich, a te urocze zakątki Wrocławia ja lubię szczególnie mocno.